Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj odpoczniemy sobie troszeczkę od driftowania i sprawdzimy, co mamy tutaj do zrobienia na festiwalu, na playliście festiwalowej. Pojawił się w końcu nowy sezon. Tak, mamy wiosnę na szczęście. Już nie muszę trenować na tej zimowej mapce. Pyk. Ostatnio trenowałem sobie jazdę szutrową troszeczkę, żeby mniej więcej opanować te kierownice. I jeździłem sobie tym samochodem i też właśnie robiłem jakieś tam festiwalowe rzeczy. Teraz można było powygrywać dużo różnych Porszawek, nie Porszawek i tak dalej. Bo mamy takie wydarzenie po prostu w Fordzie i pojawiło się dużo nowych samochodów w grze. No ale ja jakoś tam nie jestem, powiem wam, tym specjalnie zainteresowany. Porsche to nie jest moja jakaś tam ulubiona marka. W każdym razie parę takich unikalnych samochodów zdobyć sobie można było. Wow, chodźmy tutaj, pyk na offroadzik, a co? Ojej, wiecie co, jak za każdym razem jak zasiadam za to kółko, to i tak chcę sobie wziąć jakiś samochód do driftu i sobie chociaż troszeczkę polatać. Ale odkąd mam to wszystko, to po prostu driftowanie to jest zupełnie inna bajka i strasznie fajnie się jest w to wszystko bawić. Ja sobie driftuję na tej kamerze z trzeciej osoby, jakoś tak ze środka nie bardzo jestem w stanie to wyczuć. Chociaż kamerę driftową niby tutaj jakąś mamy, ale ona fajnie wygląda, jeśli się ją ogląda po prostu jako widz, niż jak się driftuje samemu, więc ja sobie wolę na razie ćwiczyć na tej kamerce. I tak, polecimy sobie tutaj może jedno kółko. Kurde. O, 900 stopni obrotu to jest jeszcze nowa rzecz dla mnie, ale cały czas się tutaj uczę w tej grze tych driftów. No i ten samochód też jest taki hardkorowy, jest tutaj, wiecie, hiper nadsterowny. O, tutaj coś mamy ciekawego. 170 km na godzinę prędkości, ale średniej prędkości tutaj. No, może być ciekawie, weźmiemy sobie jakiś samochód rajdowy. Aaaa! Nie ma mowy, że w standardzie w tym Koenigseggu jest kąt skrętu 900 stopni, więc ja też nie powinienem mieć takiego ustawionego na kierownicy. Co, napęd na tył? Nie, chyba napęd na 4 koła ma. Spróbuję tutaj może z kamery z kokpitu. O. Jakie w ogóle zegary kosmiczne. Dobra, próbujemy. Strasznie nie lubię tego, że tutaj kierownica obraca się tylko do 90 stopni, nie? Ej, dobrze szedł! Na kierownicy 2 km na godzinę mi zabrakło, ale fajnie mi tu szło. Ej, z tamtej strony chyba jest lepiej przejechać tą strefkę. Yeah! Ale mi się to podobało, ludzie kochani. Tu na przykład mamy, 1 000 000 graczy tu jeździ teraz, 385 km na godzinę, to jest mój rekord, a 366 km na godzinę musimy osiągnąć. Pojedziemy sobie tutaj z górki może, wybierzemy jakiś fajny samochód, żeby to machnąć. 366 przypominam. Uj, ej, tu może być ciężko. Z której strony my tu tyle walniemy? A wezmę sobie tą kamerę z zewnątrz, będzie mi łatwiej widzieć, co jest przede mną. Może z tej strony machniemy, tylko nie wiem, czy mi się centenario uda. A spróbujmy, zobaczmy, jak ten Rimac sobie poradzi, bo tam mamy kawałek tej drogi prostej. Z Rimaciem jest taki plus, że możemy sobie z dwójki startować, więc ja się tutaj praktycznie biegami nie muszę przejmować ani sprzęgłem, to po prostu gaz, hamulec i poszedł, nie? Jedziemy. Zobaczymy zaraz. Na zakręcie będziemy musieli na pewno bardzo, bardzo mocno zwolnić. Zakręt. Poszedł. Już nie ma zmiłuj. Kurde. Elegancko. Nawet nowy rekord ogarnąłem tym Rimaciem. To ciekawe, jakby było w drugą stronę. Poszedł. Powoli na tym zakręcie. Jest zdradliwy. Tu mamy z górki, więc powinienem niby większą prędkość ogarnąć. ...400, 401. Człowieku, jaki ten samochód jest koksiarski, nie? Tu oczywiście mamy też jedynkę, jakbyśmy chcieli startować, to już wam też mówiłem przy przeglądzie tego auta, jak sobie je testowaliśmy, że ta jedynka jakby uruchamia nam dwa silniki z tyłu i z przodu, może inaczej, trzy silniki, bo tu chyba mamy trzy silniki w tym samochodzie. Dwa są na tył i na przód jest jeden, jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jak mamy jedynkę, to działają, mamy napęd na 4 koła i wtedy mamy to maksymalne przyspieszenie, ogromne przyspieszenie. Natomiast na jedynce możemy się rozpędzić tylko do 170 km na godzinę, ale... Bez kontroli trakcji nie podchodź, naprawdę, z taką mocą. Tu jest ogromny moment obrotowy już od 0 obrotów. Ty, tu powinno pójść Rimaciem. Dajmy sobie... W sumie nawet nie wiem, ile tam trzeba wskoczyć, ale myślę, że ten samochód da radę. Startujemy sobie z dwójki. Opony zwykłe, szosowe. O kurde, rzucę. Powoli, powoli, powoli. ...250 na wyjściu i poszedł. Nie wiem, czy się udało, 193. A, trzeba mieć... O, zrobione, okej. A może w międzyczasie otworzymy też wheelspiny. Ja tu prawdopodobnie mam też do odebrania wheelspiny. Proszę bardzo. 6 wheelspinów do odebrania. Cyk. Maserati, bardzo fajny samochód. 400 000. Ajajaj, El Camino, Corvette. RS6, nie, jednak nie, kasa. I kasa, to nawet całkiem dobrze, że kasa. Wulkan i takie sobie samochody. Jeszcze mamy tutaj do odebrania gifty. Proszę bardzo, cyk. 25 czy 30 000. I proszę bardzo, i w ten sobie sposób mamy prawie 13 milionów kredytów. Lecimy dalej, zwykłe wheelspiny, jakieś rękawiczki. O, ale fajnie, 140 000, proszę bardzo, mamy 13 milionów. I mamy sobie jakiegoś tam kupę ziomeczka. Dobra, to sobie zrobiliśmy, odebraliśmy sobie, bardzo dobrze. A czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy ten Rimac ma coś w tych takich swoich kart, w perkach tak zwanych, nie? Tutaj. Chyba nic ciekawego, moglibyśmy sobie machnąć tylko tego wheelspina tutaj. Właściwie tyle, nie? Cyk. Dobra. Ok, to sobie zrobiliśmy. No i jeszcze zrobimy sobie showcase. Czyli musimy wejść na mapę. I ten showcase mamy z pociągiem. Tu chyba na górze było, tak? Tak, tu będziemy musieli się z pociągiem machnąć. Mamy remix. Tym razem będziemy jechać Porsche chyba Cayenne albo Macan. Zobaczymy. Pojadę sobie solo. Będziemy musieli się ścigać z pociągiem. Chyba Cayenne. Chyba to Cayenne'ka jest. Nie wiem ile tu biegów. Chyba 8-biegowa skrzynia biegów niestety. Więc jak ja mam 7-biegową skrzynię biegów, to będzie ciężko tutaj. A tam damy radę. I tak, startujemy sobie. Ojej, nie wiem jak sobie tam radę. Dobra, startuję może z trójki. Chyba trafiłem, że trójka. Tutaj musimy sobie wybrać bieg za nim. Startujemy, bo samochód już jechał trochę. Okej, ten samochód wydaje się być dosyć przyczepny. Dosyć. Zobaczymy. O 6-biegowa skrzynia biegu, bo te biegi są dosyć długie. Bawimy się z pociągiem. Uwaga na zakręcie. Ajajaj. Za późno sprzęgło. Dawaj, dawaj, dawaj. Czuć ten napęd na 4 koła i podsterowność samochodu. To chyba w mieście się kończy, prawda? Szuterek. O, szep. Czyli chyba nawet zdążam na te checkpointy. Jestem jakimś tam na końcu ziomeczkiem. Pojął, że ta Warszawa jest dosyć łatwa w opanowaniu. Nie ma tu naprawdę problemu z nią. Daje radę. Wow. Teraz dała o sobie znać podsterowność przy ostrym hamowaniu bez ABS-u. Kiedy on tą przyczepność tutaj miał złapać? Jezu, nie bujaj się tak, kuźwa, no! Mam nadzieję, że ten pociąg na mnie tam poczeka. Jedzie pociąg z daleka, nikogo nie czeka. No nie, no chyba na mnie nie zaczeka. Żebym się zamotał tutaj. Ja nie wiem, jak dalej nie obczajam, jak w Forza Horizon wychodzić z tych takich poślizgów, momentu braku kontroli nad pojazdem. Jakoś nie potrafię tego ogarnąć. Tutaj wystarczy chyba, że to ukończymy, tak? Nie trzeba być na pierwszej pozycji, żeby zaliczyć. Wystarczy, że to w ogóle przejedziemy, jakby... Chyba tyle, nie? Jak myślicie? Zobaczmy. O. Jednak trzeba... Ja nie wiem, naprawdę mam z tym problem, jak jest taki moment, kiedy... Czekajcie, wezmę sobie może taką Porszawę jakąś. Albo jakiś samochód, nie wiem, offroadowy czy coś. Jest taki moment, kiedy samochód się buja, czekaj. Buja na lewo i prawo, ja wtedy nie mam pojęcia, jak go wyprowadzić. Znaczy, wiesz, nie mam tego wyczutego, nie? Kiedy on złapie tą przyczepność. W tej grze jest to trudne. Jest to trudne, naprawdę. Jak ten czołg chodzi. No tutaj raczej nie ma problemu, żeby to w ogóle kiedykolwiek wpadło w poślizg. To jest takie ciężkie krówsko. Musielibyśmy chyba tu władować z 1000 koni, nie? Mechanicznie. A właśnie, sprawdźmy tutaj jedną rzecz. No bo zobaczcie, mamy tutaj skrzynię automatyczną. Mamy tam na kokpicie pokazane, że mamy teraz ustawiony bieg drive i zobaczcie, jak wchodzimy na manual. Na manualu włączamy sobie bieg neutralny, to też nam się to tam przełącza, tak? Jak włączamy sobie 3, 5, to włącza nam się drive, nie? Ale jak weźmy sobie wsteczny, też nam się daje wsteczny. Jak damy sobie ręczny, no niestety nic nam się nie robi. Okej, ale to jest bardzo fajny smaczek też w Forza Horizon, że nam się na tym kokpicie coś faktycznie zmienia, nie? Ciekawy jestem, czy... Wydaje mi się, że lepiej w Forza Horizon jeździ się na kamerze z 3. osoby, dlatego że tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Te samochody tutaj latają na wszystkie strony i niekiedy nie wiadomo, jak za bardzo reagować na to, co się dzieje z samochodem. Ten force feedback jest tutaj całkiem dobry, ale jednak nie na tyle dobry, co w innych grach wyścigowych i no... Powiem wam, że jak przesiadłem się do różnych tam symulatorów, to dużo fajniej mi się ścigało po prostu, tak? Ścigać się naprawdę fajnie ścigało. A tutaj jest tak trochę dziwnie i nie czuję się tu komfortowo, więc nie? Cyk. Proszę bardzo. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.